No tak, stało się. Zagrałem z silnikiem szachowym w speedrunie 4.0. Moim przeciwnikiem był gość z rankingiem 2500. Właśnie widać na załączonym obrazku, że jego konto zostało zamknięte, więc oszukiwał. Nie ma tutaj żadnych wątpliwości. Przedstawię partię, którą z nim grałem właśnie w ostatnim Titled Tuesday. Moi drodzy, partia była dosyć ciekawa, dlatego że doszło do końcówki i tak się zastanawiam. Czy jest szansa wygrać ze Stockfishem czy z jakimkolwiek innym silnikiem właśnie w końcówce i chyba tylko w końcówce, albo grając dosyć niepoprawnie czy wymieniając hetmany? W tej partii tak naprawdę było wszystko i już przedstawiam przebieg rozgrywki. Posunięcie D4 z mojej strony, przeciwnik D5, C4. No jak to zwykle bywa u silników szachowych bardzo często jest bicie na C4. Wyprowadziłem skoczka i goniec zagrał na E6. No ten ruch silnik by raczej nie zagrał, według mnie. Więc tutaj gość musiał się jeszcze posiłkować swoimi jakimiś pomysłami, a potem odpalił silnik i tyle. Tak mi się wydaje. To jest tylko moje przypuszczenie. Nie wiem tego. Posunięcie goniec E6 no nie jest najlepsze z uwagi właśnie na E4, i które nastąpiło. Tutaj przede wszystkim grozi D5. Wyprowadzenie skoczka również mogło zaistnieć. Wiele jest ciekawych właśnie możliwości w gambicie hetmańskim. Co ciekawe, w tym debiucie, nawet jak się trochę pomylimy, gdzieś nie ruszymy tak jak trzeba, to nie znaczy, że już mamy przegraną pozycję. I polecam ten debiut jak najbardziej. Gram go praktycznie całe życie z wieloma sukcesami. Posunięcie E4, przeciwnik zagrał B5. Podejrzany ruch, no bo tutaj jest bronienie. Wyobrażam sobie, że mógł to jeszcze on zagrać sam. No i odpaliłem tutaj posunięcie D5. Silnik wskazuje, że lepiej zagrać A4, ale mi się wydawało, że od razu jak zaatakuję, no to będę miał tego gońca tutaj z głowy. Są na pewno jakieś tam plusiki, minusiki tego posunięcia. Nie chcę tutaj też rozkładać wszystkiego na czynniki pierwsze. Nie mamy na to czasu. Przejdźmy do bardziej przyjemnych rzeczy. Goniec na G4. No i po tym posunięciu jest oczywiście związanie i postanowiłem zagrać A4. No ruch taki standardowy, niemalże w hetmańskim, trzeba zagrać A4, żeby rozbijać. No silnik mówi, że niedokładne, co wskazuje lepiej. No można zagrać H3, od razu tego gońca wyjaśnić, ale wydawało mi się podczas gry, że A4 jest ok. Posunięcie E6 ze strony czarnych, no i tutaj wydaje mi się, że już czarne grają dosyć solidnie. Mimo tego ja wziąłem pionka, nastąpiło bicie na D5, no i tak naprawdę zastanawiałem, co zrobić. No bo w zamyśle miałem bicie hetmanem, wybicie pionkiem również istnieje taka możliwość, ale co ciekawe, i to jest fajne podejście do szachów, uważam, żeby spróbować jeszcze bardziej zamieszać grając skoczkiem na C3. Bardzo ciekawe posunięcie. Tutaj chodzi o to, żeby jak najszybciej rozwinąć figurę, bo zwróćmy uwagę, że po wybiciu na przykład tutaj wymienimy sobie szybko hetmany, świetnie, skoczek na przykład weźmie na E4, ewentualnie skoczek G5 z groźbą, tutaj to zawsze można wybić, zagrać gońcem na C4, znaczy wybić pionka, zrobić roszadę i grozić wieża D1. Przykładowo, wyprowadzić szybko gońca. Chodzi tutaj, że jest pełen wachlarz możliwości gry figurowej. Plusem takim w tej sytuacji według mnie jest pionek na B5, który fajnie mrozi pionka A7. Otwarta linia A to daje na pewno jakiś tam atut białym w tej pozycji. No to jest na pewno pozycja lepsza białych. No ale to jest takie właśnie zagranie, jak kiedyś, znaczy jak gram na przykład Mamed Jarow, taki zawodnik z czołówki światowej. Polecam jego partię w gambicie hetmańskim, gra bardzo ostro. Chodzi o to właśnie, żeby mieć ten skok więcej, czyli ruch więcej, tempo więcej w wyprowadzeniu figur. Więc taki ruch bardzo ciekawy zresztą, no na pewno wymaga to przeliczeń. Tutaj hetmanem zbiłem na D5. Przeciwnik odbił na D5 i wybiłem, i przeszliśmy tak naprawdę już do końcówki, która mi się podobała. Pionek więcej, aczkolwiek tutaj nie ma się co jeszcze tak mocno cieszyć, z uwagi na to, że pionki są zdwojone i izolowane, więc no nie jest tak łatwo je obronić. Skoczek na D7, najlepsze posunięcie. Goniec zbił na C4, najlepsze posunięcie właśnie teraz bicie tutaj skoczka. W moim zamyśle też było to, że nie mogę tak sobie pozwolić tym skoczkiem gdzieś odejść, czy zagrać tutaj. Nie ma na to czasu. Szybciej figury muszą wychodzić. Zobaczcie, dwie figury w grze, dwie figury w grze. I tutaj goniec wziął tego skoczka z uwagi na to, żeby mi zepsuć strukturę pionków.
To jest sprawa oczywista, to jest zresztą też najlepsze. No i koniec D6, najlepszy ruch pozycji, czyli tutaj silniczek się prawdopodobnie odpalił. Tyle, że moja pozycja nie jest aż tak skomplikowana, żeby coś tutaj mocno zepsuć. Wyprowadziłem figurę, rzecz jasna, skoczek B6 najlepszy z jego strony, goniec B3, skoczek na E7 najlepsze z jego strony oczywiście, roszada nastąpiła, roszada też najlepszy ruch z jego strony. Wieża D1. No i moim celem było po prostu obronienie tego pionka i skoczek na F5 sobie kicnął. No i w tym momencie silnik wskazuje dla białych, żeby na przykład zagrać goniec na C2. Jest to w sumie ruch dobry. Tego jakoś tak nie brałem pod uwagę. Ten goniec tylko celuje w pionka. Posunięcie F4 wydaje mi się bardzo dziwne. Zagrałem. Skoczek na E4. Wydawało mi się to logiczne. No, chciałem zdjąć gońca, ale potem po tym ruchu tak sobie stwierdziłem, kurczę, przecież jak ja wezmę gońca na D6, przeciwnik odbije i będzie miał taką blokadę tutaj tych pionków moich. Będzie to dobrze trzymał. No, para gońców niby na parę skoczków. Jest to jakiś atucik, ale zepsuta struktura pionków. Więc nie wiadomo do końca, co to jest za pozycja. Przeciwnik jednak zagrał wieżę na E8, co jest oczywiście dobrym ruchem. No i cóż, tutaj cały czas goniec C2. Trzeba jakoś harmonijnie próbować grać tymi figurami, jednakże wpadłem na pomysł wieża D3. Jak widać, ruch słaby, ale nie jest to ruch przegrywający, cały czas jest równowaga na szachownicy, więc zaliczam to jako ruch mój, ludzki. Chciałem tu bardziej obronić na F3, tutaj widziałem jakiś skoczek H4, że będzie mnie atakował, więc postanowiłem zagrać tak, żeby gońca wstawić tutaj i mieć swobodę dalej wyprowadzenia figur. Taki był mój zamysł w tej pozycji, więc tak zagrałem. Goniec jednak na E5. No i tutaj się tak naprawdę zaczęły moje obawy troszeczkę, bo goniec ładnie celuje w pionka. Fakt, że ja tam też w A7 celuję. No, jest taka dosyć ciekawa końcówka, według mojej oceny. To nie chodzi o to, że ja gram i ona jest ciekawa, i w ogóle moje partie są wszystkie ciekawe. Oglądajcie. Ale naprawdę wydaje mi się, że tak bardzo złożona to jest końcówka. I ciężko powiedzieć, kto ma tutaj przewagę. No, silnik wskazuje właśnie, że jest mniej więcej równo i chyba trzeba się zgodzić. Postanowiłem zagrać wieża A2. Wieża A5 w ogóle silnik wskazuje. Nie wiem, po co ten ruch, nie potrafiłbym go wytłumaczyć, jak musiałbym się tłumaczyć z tego posunięcia. Oczywiście wieża na A2, chodziło mi o to, żeby obronić pionka i gońca przestawić. Skoczek zagrał na D4 i goniec zagrał na E3. No tutaj silnik wskazuje goniec D1, ale myślałem sobie, no przecież mi zbije tutaj pionka i robi się problem. Okazuje się, że nie do końca, bo okazuje się też, że jest wieża na A4 i no jest ciekawie, wieża A4 to wspaniały ruch, tego nie widziałem. No widzicie, silnik widział, więc postanowił zagrać goniec na D1. Zagrałem gońcem na E3. Świadomie oddałem tego pionka, no i podczas oczywiście moich analiz było też tak, że jak skoczek zbija tutaj, to ja myślę, gram tutaj, skoczek gra tu. A oczywiście wy, drodzy widzowie, jesteście na straży, widzieliście skoczek A1 i tracę wieżę. Okej, tak nie było w partii, więc też tak nie poszło. Należało zamiast tego ruchu zagrać na przykład tak. Ja sobie tutaj zakładałem, to znaczy, że jeżeli pionek zostanie zbity dalej na H2, no to okazuje się, że nie jest tak źle, trzeba było znaleźć dobry plan. Mianowicie D6 jest dobrym posunięciem, też logicznym. Otwieram gońca i próbuję tutaj się trochę rozprzestrzenić w centrum, to jest oczywista oczywistość, że tak powiem. I też skoczek na H2, no już nie jest optymalnie ustawiony. Tam nic nie grozi białemu królowi, więc ten skoczek musiałby prawdopodobnie wrócić, zaatakować gońca. I tutaj dosyć ciekawa opcja. Bicie, jeżeli nastąpi bicie pionkiem z A, no to jest D7 z wygraną pozycją. Nie można zbić wieży, bo tam dajemy mata. Wieża odejdzie, bijemy na A8 i dochodzimy pionkiem. Tyle. Więc trzeba było odbić tym pionkiem. No i po goniec D5, tutaj ta pozycja po wieża D8 i wieża A7 chyba jest wygrana białymi. To znaczy na pewno lepsza, bo tutaj grożą niebezpieczeństwa. Pionek wolny. Nie wiem, jak tu się czarnymi można by było zachować. Według mnie białe są świetne. No ale to są szachy, gra błędów. Goniec zagrał na E3. Przeciwnik zbił na B3. No, okej. Bicie na B3. Skoczek zbił na D5, wieża zbiła na A7. Postanowiłem właśnie tutaj zachować tego pionka. Ja sobie zdawałem sprawę, że ta pozycja jest remisowa, znaczy jest równa, mimo pionka więcej, no bo zdwojone pionki nie jest tak łatwo się przebijać. Wieża zagrała na A8, wróciłem gońcem, wieża A1, król G2 i wieża D1. Bardzo dobry ruch przeciwnika. Moi drodzy, to posunięcie jest świetne, bo nie pozwala zagrać wieży na D3 i tam już miałbym bardzo łatwą grę według mnie.
Więc po wieża D1 nie wiedziałem za bardzo, jak tutaj zagrać, no ale faktycznie znalazłem skoczek na C5, które daje jakieś tam możliwości, coś tam zamieszania, można tak powiedzieć, ale też wieża D3 groziło. Goniec, nie bałem się takiego ruchu jak skoczek F4, z uwagi właśnie na wybicie, no i tutaj na przykład wieża D3, taką końcówkę bym grał, ewentualnie skoczek D3, bezpieczna końcówka białymi jak najbardziej. Jednak przeciwnik zagrał inaczej, goniec na D6. Wieża na D3 i tutaj właśnie wymieniłem sobie wieżę. Wszystko działa dobrze, to jest równa, ale białe mają na pewno jakieś tam szanse z uwagi na pionka więcej. F5, F4, długo się zastanawiałem nad tym ruchem, ale jednak król musi aktywnie iść. Chodzi o to, że stawiam go na czarnym polu. H6 ze strony przeciwnika, król F3, król F7, tutaj goniec zagrał na D4, wiadomo, w pionka, G5, no i strzał, strzał i H3. Pilnujemy sobie na G4, tutaj goniec oczywiście na H2 nie może już nic zbić. Król na E6, król na E2 i przeciwnik, nie wiem, czy mu się silnik zepsuł, czy co, powinien zagrać skoczkiem. No i tutaj remis praktycznie, no, praktycznie remis, znając mnie bym wybił albo zagrał B3. A co zagrał czarny? No pomylił się, możliwe, że już samodzielnie zaczął grać. Skoczek na F4. No błąd, duży błąd, ruch praktycznie przegrywający. Wymieniłem, goniec musi wybić i niestety, ja tutaj nie doliczyłem pionkówki, było trochę mało czasu, zresztą jak widać. Dobrze trzeba policzyć takie pionkówki, jeżeli mamy szansę na uproszczenia. No i tutaj należało grać przede wszystkim goniec E3 i to jest sprawa przesądzona. Ja się przestraszyłem tego, że jest bicie, bicie, król idzie tu i jakoś tak szybko przechodzi, pionek idzie. Ale przecież po tym ruchu gram F4 i okazuje się, że po G4, no bo po wybiciu wybijam i jestem szybki, ten pionek jest niebezpieczny i szybki, a po G4 jest bicie, bicie, przechodzę królem tutaj i jestem jeszcze szybszy niż on. No cóż, proste to było. Goniec E3 też fajnie trzyma pozycję, bo tu jest na pionek na G5, więc wygrana od razu. Jednak poszedł król. Król zagrał na D5, no zagrałem B6. Znowu tak można powiedzieć, dobry ruch, ale można by było lepiej. Znowu działa to. Mimo wszystko jest tempo mniej, ale po tym ruchu też bardzo szybko wygrywam po F4. No tak mogło być. Tak nie było. Postanowiłem właśnie zagrać B6, żeby zrobić wolnego pioka. Wybicie, wybicie. Goniec zagrał na E5, B3 oczywiście, G4. No i teraz w tym momencie, jakbym wybił pionki, to remis murowany. Opamiętałem się podczas partii, tak jakoś miałem w głowie tylko bicie automatycznie, w głowie ustawione, ale no H4 oczywiście trzeba grać. H4 z uwagi na to, żeby ten pionek był wolny. Jak wymienię wszystkie pionki, no to remis jest bliżej u czarnych. F4 ze strony właśnie czarnych, H5, poszedł goniec na G7, tutaj goniec na A7, postanowiłem tak troszeczkę tempo oddać przeciwnikowi, ale tu cały czas jest dobrze, jest goniec na E5, no tutaj pozycja jest wygrana. Oczywiście to jest ocena sucha, wygrana, ale żeby wygrać, to jeszcze trzeba się trochę napocić na pewno. Dwa wolne pionki gwarantują ten sukces przy tych samych gońcach, na tych samych polach. Goniec na E5, H6, G3, no tutaj wybić trzeba i H7. Oczywiście ten ruch daje mi już tutaj takie małe, jakby to powiedzieć, taki, no musi trzymać gońca na tym polu. Ten pionek już jest bardzo blisko, więc. Ale też odpowiedzialny ruch z uwagi na to, że jak ten pionek stoi tu, to zawsze jeszcze goniec ma szansę go obronić, jeżeli król by się zbliżył. Ale myślę, że tu chodzi o tempa. No i w tym momencie król po G8, przepraszam, na G2, sam się plączę w zeznaniach, po ruchu G2, no pomyliłem się, zagrałem królem na E2. No i ten ruch wypuszcza trochę wygraną. Przede wszystkim tu należało grać B4 i być szybszym pionkiem. Trzeba było to liczyć. Chodzi o to, że jak król pójdzie tutaj, to ja idę królem tu, jak król idzie tu, to ja idę królem tu, więc na opozycję szybko i zgrabnie. Jednakże po król E2 przeciwnik też się myli, goniec na F6, chyba on grał tutaj już sam. Tutaj należało grać król E6 i szybko dążyć do zbicia pionka, co prawdopodobnie wiąże się z remisem, dosyć ciekawa końcówka. Jednakże po tym ruchu król zagrał na F3 i tutaj słuchajcie, już jest dobrze, bo król jest szybki po prostu. Król jest szybki. Właśnie, to jeszcze była niby pomyłka. Należało grać B4 po zbiciu B5 możliwe, ale król na E4 też działa. Chociaż silnik tutaj wariuje. Słuchajcie, nie chcę was w błąd wprowadzać. Według mnie to, co zagrałem, było też ok.
Król E4 niby pokazuje, że jest gorzej, ale to też działa, zobaczcie, po wybiciu, no bo tutaj nie wiadomo co grać. Goniec E7, goniec E7, chodzi o to, że jak zagram tu, tu i goniec E7, czyli przedłużenie troszkę marszu tego pionka. Wiecie co, może i tak, to już musi być taka super dokładność, trzeba bardzo uważnie na to wszystko spoglądać. Król zbił, no i tutaj B4, szybko pionek zasuwa, król właśnie do centrum, król jest bardzo ważny, żeby trzymać te pola. B5 poszło wszystko dobrze, goniec zagrał na C5, trzymam króla też zawsze tutaj, no i król C6, król E6, no i tutaj wydawało mi się, że gość nie gra sam, znaczy grał może albo sam, albo to są też takie silnikowe ruchy już, które nie dają tak naprawdę nic. Goniec na B8, goniec B6 i tutaj właśnie tego gońca fajnie stąd wyganiam. Przeciwnik grał do mata. No i cóż, w 66 ruchu dałem mata silnikowi. No cóż, mogę śmiało powiedzieć, że grałem z silnikiem, wygrałem z silnikiem. Dziękuję, dobranoc. Końcówka bardzo pouczająca, uważam. No cóż, ciekawe czasem są partie, więc warto je analizować. Wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się sporo uczycie i życzę Wam powodzenia. Do zobaczenia, cześć.